Został niecały miesiąc do High League w Ergo Arenie, gdzie moja podopieczna Zusie będzie walczyła z Lil Masti, ale ten odcinek nie o Lil Masti i o Zusi, bo na ten temat freak fightów jeszcze wam się wypowiem. Zusia już jest na sali na mojej sali w Rekowie, na dojo rykowskim u moich rodziców. Tu się zaczęła ta przygoda z trenerką, tu zaczynałem swoje pierwsze indywidualne zajęcia. Tutaj wszystko się rozrastało. A tam już, proszę bardzo, kto tam idzie? Żona Patryka Duńskiego i właśnie dlatego ten odcinek dzisiaj będziecie oglądać, bo Patryk Duński przyjechał do mnie na przygotowania do Fenu, gdzie będziemy razem walczyć na jednej gali. Już mieliśmy okazję ze sobą walczyć kiedyś, x lat temu, na samym początku przygody z sportami walki. Ależ pojedynek, no to jest naprawdę wisienka na torcie tej gali. Lub też zapowiedź tego, co zobaczymy w najbliższych pojedynkach. No to byłoby dopiero coś, gdybyśmy tak zaczęli jeszcze te emocje jak u Hitchcocka, bo jak zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem to jeszcze lepiej. I teraz jest już chyba na wykończeniu Duński, cała lawina ciosów. Wypadła gdzieś tam chyba szczęka Patryka Duńskiego. Przetrwa czy nie przetrwa, 10 sekund, ale zrywa teraz wszystkie siły, ale kolano! I przerywa walkę Tomasz Brunner! Co to było? Nieprawdopodobny bój, ale widowisko! Ale show! Gatper, Formela, Slava Republika! No niewiarygodny jest ten zawodnik! Ale spowijany Patryk Duński! Chwilę tej walki, naprawdę! Nie można było sobie wyobrazić lepszego zakończenia. No 10 na 10, jeżeli chodzi o poziom dramaturgii, emocji, widowiska, wszystkiego. Patryk Duński przegrywa, a Kacper Formela po raz trzeci triumfuje i udowadnia chyba wszystkim. No to jest taki statement, jak mawiają Anglicy, jestem tutaj i naprawdę będę się liczył w najpoważniejszych rywalizacjach w tej kategorii wagowej. Dzisiaj się spotykamy u mnie na salce, gdzie będziemy jechać do Grzegorza Jakubowskiego na trening, a po tym treningu razem będziemy rywalizować w formie sparingów. Intensywny dzień. Ja już przestaję mówić, bo Zusi się rozgrzewa na sali. Patryk jeszcze pewnie smacznie śpi. Jeszcze troszkę śpi. A ja zaczynam swój dzień od pracy. Więc życzę wszystkim pięknego dnia. Widzimy się niebawem. Dzień dobry. Tak? No i pięknie, elegancko. Jak widzicie, ja wchodzę, Zusi trenuję. Ale widzisz, koncentracja spadła i od razu spadła mi z walki. Tak, to prawda. Czyli trzeba być cały czas skoncentrowany. Rozproszona. Ja zaczynam wszystkie treningi od stabilizacji pobudzenia mięśni głębokich i moi podopieczni dokładnie tak samo zaczynają każdy swój trening. A jak stworzę własną salę już w Chopowie i to będzie sala typowo Formela Fighting, Władysławowo i będzie nasza prywatna i będziemy mogli robić co my tylko będziemy chcieli, to ułożę taki specjalny program, żeby wszyscy trenowali jak najbezpieczniej i żeby ich przygoda ze sportami walki trwała jak najdłużej w takiej harmonii ciałem, umysłu, żeby wszyscy byli zdrowi i gotowi na niebezpieczeństwo, żeby zawsze ewentualnie móc się obronić. Więc my tutaj zaraz zaczynamy ciężko, intensywnie trenować, ponieważ 4 czerwca mamy bardzo ważne zadanie do wykonania. Ja bardzo wierzę w naszą wygraną. Uważajcie, nie denerwujcie tą panią, bo ona naprawdę potrafi uderzyć, masz czego. Pokazuj, jak się nauczyłam. No dawaj, pokazuj. Dobrze. Dzięki, dobrze.
is wet like clay. The party here may be this way. I'm taking all of this life. Garda, ręce do brody. I teraz uwaga. Uwaga, trzymaj balans i uderzamy cię. Pięknie. Dobrze, i powrót. I druga, bum. Czysto z biodra, ciągnij sama ręka. O, właśnie, utrzymuj balans. To jest to. I druga ręka, bum. Dobrze, utrzymuj. Pięknie, wiatr poleciało z bioderka. To sama, ta sama praca, zajebiście, elegancko, to mi się podoba, pyk, kciuk do góry, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, to jest podstawa, subskrybujcie. I subskrybujcie Zusi kanał. Pyk, pyk, pyk. I zobaczcie, kto tu jest. Patryk Duński. Pyk. Siemano. Nie ma lipy. Jedziemy do Jakubka na trening. Trenero już na pewno czeka. My dzisiaj zaczynamy intensywnie sparingi. Musimy wykorzystać te dwa dni. Właśnie, a propos montowania, wiem, że mam zaległości, te odcinki nie wypuszczam tak, jakbym chciał wypuszczać, ale próbuję, staram się i właśnie tym więcej będę kamerował, tym więcej jest składania, ale próbuję pomóc się z chłopakami, którzy pomagają montować, no ale ostatnio przez tą salę, którą tworzymy w Chłapowie i wszystkie walki, to bardziej się skupią na walkach i sporcie niż na bycie youtuberem, ale to nie oznacza, że mój kanał umiera, się rozkręca. I dzisiaj to jest dowód, że idziemy ciężko trenować, a ta pani zostanie przez chwilę kamerzystą, waszym i naszym. Zapraszamy do świata MMA. Do naszych wspólnych walk, które odbędą w Stanie.
18 czerwca w Ostródzie. Walczymy na jednej gali z innymi przeciwnikami. No i Patryk przyjechał do mnie, do Gdyni, do trenera Jakubka, żeby razem wspólnie potrenować. No i dzisiaj macie tą okazję, zaszczyt, żeby inny zawodnik z Fight Exclusive Night, nie wasz trener, a Patryk Duński, przeprowadzi z wami trening MMA. A co dzisiaj się nauczycie, to zaraz się dowiecie. Dowodzenie przyjmuję Patrykowi. Ogromne klaski, Patryk. Ja bardzo dziękuję trenerowi za zaproszenie. Bardzo mi miło, że będę mógł dzisiaj wam poprowadzić wam trening. Ja jestem zimowy, dlatego też biłabym mam grupkę podobnej młodzieży wiekowo, także mam nadzieję, że się dogadamy. Jedyna prośba, żebyśmy, że tak powiem, słuchali, co się dzieje, żebyśmy słuchali dzisiaj mnie, żebyśmy się mogli swobodnie pogadać, dogadać i myślę, że damy radę. Pokażę wam, jak wygląda taki typowy trening u mnie w Iławie, jak trenujemy. Zrobimy sobie oczywiście jakieś rywalizacje, bo rozumiem, że z trenerem też tutaj rywalizujecie między sobą, tak? No to super. No to myślę, że trening będzie podobny, raczej jakiejś nowości super nie będzie, będzie bardzo podobny, ale może kilka myśków takich jakby złapiecie sobie, co wam się przyda na innym treningu. Dobra, super. Trzymaj Aga, nie daj wpiąć! Trzymaj Aga, nie daj wpiąć! Wąsko kolana, wąsko, nie dajemy wpiąć nóg. Były plecy, co się stało teraz? No walcz, Sebastian, walcz, walcz! Uciekaj tymi biodrami, uciekaj biodrami! Bardzo ważny element. Dzwoneczek, bo bez dzwoneczka nie dowiedzie się o kolejnych odcinkach. Jeszcze ważniejszy element. A i komentarz, żeby rozprzestrzeniać mój kanał, nasz kanał wspólny. Dobra, idziemy. Jedna techniczka za chwilę. Uwaga. Podbijamy pyk. Łokieć na wysokości klatki piersiowej. Klatkę wypychamy, łączymy. Bark do dołu, pyk. I teraz jak przypuszczam tą rękę, pyk. Łapię za głowę, ale musimy potraktować głowę jak piłkę do rugby, więc łokieć nie tutaj, bo może wykluczenie wyjść z drugiej strony. O właśnie, pyk. Tylko musimy swój łokieć do swoich żeber przykleić i zablokować mu głowę. Teraz widzisz, ciężko, prawda? Nie otwarty łokieć, bo tutaj masz siłę z szyi, z głowy. Tylko łokieć wąsko do swoich żeberek i teraz wyjmij głowę. Ciężko, prawda? Ważne to jest. Pięć rund zrobiłaś. Pięć rund po 3 minuty. Minuta przerwy. Walka to będzie czysta przyjemność. Pół minuty leżenia, idę po ciebie.